Witam was, z tej strony Klapstepich, a to jest pierwszy, jak widzicie, filmik z Rebirtha. Tak, to będzie taka seria mała, myślę, dość, no jak na moje standardy YouTube'owe dość duża. Film myślę, że będzie adresowany do nowych graczy, także, że jakby ktoś nie wiedział co to jest The Binding of Isaac, to jest, czy ja powiem platformówka? Nie, to nie jest platformówka, będzie taki skradanie się po lochach. Dzieckiem, który atakuje łzami wszystko, co napotka. O, jest... jest kamień z X-em. Kamień z X-em pozwala nam wydropić różne rzeczy. Najczęściej niebieskie serca. Właśnie. Odniosę potem. A niedługo będzie Afterbirth. Wtedy się zacznie nagrywanie konkretne. Taka rozgrzewka to jest. Nic nie ma. Jest boss. Idziemy. Monstro jest prosty. Z HP up byłbym bardzo szczęśliwy. Już myślę, że tam dostałem. Ale nie, na szczęście. No i pierwszy boss pokonany. Magic Mushroom. Bardzo dobrze. To jest All Stats Up. W grze jest kilka All Stats Upów, ale ten All Stats Up daje najwięcej damage'a do wszystkich. Także bardzo się cieszę. W ogóle nie byłem jeszcze w item roomie. No, okej. Bardzo duży damage. Proptosis, świetnie. Proptosis uwielbiam. Short range mega tears, czyli na krótkim dystansie są duże, a w dużym dystansie już są małe. Także będziemy z bliska. Uwielbiam Proptosis. Proptosis All Stats Up, bardzo fajna kombinacja na początek. Bo All Stats Up bardzo zwiększa hitbox. O kurczę. Jest beznadziejny, proszę. I mamy Anemic. Uważam ten item za słaby jednak. Anemic to jest item taki, że jeżeli dostaniemy, to przez jeden pokój puszczamy za sobą ścieżkę, która uszkadza przeciwników. Teraz tak, mamy tutaj szansę na Deal with the Devil. Czyli coś takiego... deal z diabłem po polsku. To sprawia, że możemy sobie za serca, za całe kontejnery, nie tylko serca, dostać item. Świetnie. Damage, świetnie. Cieszę się. U, kurczę. Działanie Devil Roomów jest takie, że... jeżeli nie największa szansa jest taka, jeżeli zdobędzie się... nie dostanie się damage'a na czerwonych sercach. Oraz... o, świetny, najlepszy item defensywny w grze, moim zdaniem. Dark Bomb podnosi czerwone serca. Daje niebieskie, można powiedzieć, rzeczy. Najczęściej serduszka. Robi to z szansą 1,5 do 1. 1,5 czerwonego serca równa się 1 niebieskie. To jest bardzo defensywny item. Bardzo nam pomoże w zdobywaniu kolejnych deal z diabłem. Także cieszymy się. Uuu, kurczę! To jest damage! Podnoś. Troszeczkę ci to utrudniłem. Czarne serce. Czarne serce zachowuje się bardzo podobnie. Jak... no, i dostaliśmy i mamy teraz Anemic. Czarne serce zachowuje się podobnie jak niebieskie, czyli jak stracimy, to już nie da się go odrobić, chyba że będzie kolejne. A ono po prostu, jeżeli z... o, fajne. Jeżeli je stracimy, to robi... uderza przeciwników w pokoju po prostu. Oczywiście to jest bez żadnych zapisów i tak dalej, to jest... praktycznie nie będziemy w łąbie w ogóle, także nie ma co się martwić. Szybciutki run na początek. Się cieszę z tej kombinacji. O, Lazarusa dostaliśmy. Za posiadanie 4 pełnych Spirit Heartów. Czyli tych niebieskich albo czarnych. Zależy jak się trafi. The Hierophant, GG, already. The Hierophant daje nam... dwa niebieskie serca. Trollbomb, Charm of the Vampire. W tej chwili bardzo słaby item.
Świetny damage. O, Charm of the Vampire. Jeżeli tam zabijemy określonych przeciwników, hiluje nas pół serca. Tutaj to jest nam bardzo potrzebne. Easy. O, już jest boss. Nie dostałem żadnego Red Heart Damage, także powinien tutaj dostać deal with the devil. Ale nie było tak źle z takim damage'em. Jest. Range up. Jasne. My tu mamy. To jest Spirit of the Night. Tak. Świetne. Spirit of the Night sprawia, że latamy. I mamy Spectral Tears, czyli... pociski, pociski. Głosy, które przelatują przez ściany. Curse Room. Okej. Okay. Spoko. Jeżeli latamy, dostaniemy damage od Curse Roomu tylko raz. Przy wyjściu. Przy wejściu nie dostajemy damage'a, przy jakimś Curse Room. Świetnie. Zresztą mi nic nie da, bo już tak latam. Da mi to masywny damage przynajmniej. Co 6 pokoi. Nie będę używał tego rozważnie. Sklep. Greed. No tak. Jeden z 7 grzechów głównych. Greed to jest... po angielsku... skąpstwo. Tak, skąpstwo. Greed to jest skąpstwo. No, te z oczami szybciej biegają. Tak latamy, jesteśmy już dość... dość szybcy z takim damage'em. Little Chubby. Okej. Okay. Kolejny deal with the devil. Joker! Świetnie. Jokera sobie zostawiamy. Azazel. Okej. Okay. Damage tears up. Wzięliśmy pakt. Pakt sprawia, że mamy czerwone łzy. Tak naprawdę krwiste. Mamy masywny tears up. Właśnie, powiedzieć co to jest Joker. Joker teleportuje nas od razu do Devil Roomu. Także bardzo spoko. O, no tak, strzela sobie w ścianę. Kolejny damage up. I HP up. Te ognie strzelają. Cricket Head. Zwieńczenie po prostu. To jest zwieńczenie. Cricket Head, aka najlepszy damage up w grze. Plus Magic Mushroom, czyli 1,5 razy większy damage ogólny. Wchodzimy z tym bardzo. To jest zwieńczenie. Brimstone. Brudna serbaryjacz. O kurczę. Teraz to po prostu nie mogłem nas zamieć. Ale to będzie rekt. Health up. Nic tam nie robi. Nie wiem, czy to działa z Brimstone. To są Boomerang Tears. Others. Ciekawe, czy to działa jakoś... Nie, nie działa z Brimstone. No. To do matki. Połowa na jednego Brimstone. Masakra. Isaac was cornered. His mother, few. No to mamy The Wump, Purist, jeźdźcy, Cube of Meatball of Bandages. No. Pierwszy run. Bardzo udany moim zdaniem. Bardzo przyjemny. Dobra. Myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Także do usłyszenia w następnym.